Vera Iconica. Stąd tradycja nadaje jej imię Weronika. Jednak nie tylko ból fizyczny mógł ją spotkać. Na ulicy stali jej znajomi. Być może ktoś powiedział: ej, a co ty się wychylasz i podbiegasz do Jezusa? Tak ciężko dziś przyznać się do wiary. Tak ciężko złapać za różaniec. Pójść w niedzielę do kościoła. Bo co powiedzą koledzy albo koleżanki? Że mięczak, że dewotka. Tak ciężko napisać na profilu na Facebooku pogląda chrześcijan albo katolik. Lepiej zostawić puste miejsce. Przecież nie będę się wychylał, bo co powiedzą inni? Panie Jezu, daj nam ludziom XXI wieku, a w sposób szczególny grudziąckiej młodzieży, pokolenia Facebooka i smartfonów, potężną wiarę Weroniki. Bo wiara i odwaga to nie kwestia wzrostu i wielkich mięśni, ale tego, co mamy w sercu. Czego namawia cię szatan? Żyj podwójnie, przecież się nie wyda. I przychodzą wyrzuty sumienia, strach, lęk. Co z tym zrobić? Trzeba to ukrzyżować, utopić w wodzie chrztu, oczyścić krwią Zbawiciela w spowiedzi świętej i rozpocząć od nowa. Ta droga jest bardzo konkretna i składa się z trzech punktów: spowiedź, pokuta, wolność. Kto naprawdę umarł z Jezusem, ten nie ma czego się bać. Temu nie są potrzebne szaty tytułów, osiągnięć, nieustannych sukcesów w rywalizacji. On wie,
że jego skarbem jest biały kamyk, na którym wypisane jest jego nowe imię. Imię czystego człowieka. Wszystko chciał.